Czas na kartkę z kalendarza na 15 października, jest to wtorek, 289 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa oraz Antioch, Bruno, Brunon, Drogosław, Drogosława, Eutymiusz, Filipa, Gościsława, Leonard, Roger, Sewer, Roger albo Roger, nie wiem, Sewer, Tekla i Teodoryk. I wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. A nietypowe święta, to ich troszkę dzisiaj jest. To jest Światowy Dzień Mycia Rąk, Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi i Święto Wojsk Radiotechnicznych. Przysłów mamy troszkę też dzisiaj. Kto kiepski gospodarz, co po Jadwidze, kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie. Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi. Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę. Od świętej Jadwigi z pola na wyścigi. Do świętej Jadwigi pozbiera jabłka, orzechy i figi. To wszystkie przysłowia. A teraz słońce nadal w znaku wagi. Świt o 6.25, wschód o 7.00, zachód 17.43 i zmierzch 18.17. Już ciemno się po 18.00 robi. Ma okropność. Księżyc na przełomie ryb i barana. Zachodzi o 3.53, a wschodzi o 17.04. Cytat dnia. Prawdziwy przyjaciel to nie ten, który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten, który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam. I to powiedział Edward Stachura. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszy ciąg vlogtobera. Tu wam pokazuję, jaką sobie w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, przyniosłam różyczkę z ogródka. I tak fajnie się trzyma. No i witam serdecznie w kolejnym dniu z kawusią na balkonie z naszymi tymi wrzosami. No, nie będę wymieniać wszystkich kwiatków. Witam serdecznie i tak na razie to się tylko tak na chwilę witam. Mam nadzieję, że później będę miała więcej czasu, bo dzisiaj jestem zaspałam. Dzisiaj późno bardzo wstałam. No i tylko tak się przywitam i później mam nadzieję, będę miała więcej czasu, żeby z wami pogadać. Dzisiaj taki jesienny dzień, popatrzcie, jak żółte już są liście. Na razie nie widać, żeby spadały, bo nie ma za bardzo wiatru. Ale wczoraj taki piękny poranek był, słoneczny, a dzisiaj deszczowy. Nie wiem, ile jest stopni, ale jest tak deszczowo spokojnie, tak powiem. No i oczywiście już auta jeżdżą i hałasują, gabrysi robią zakłócenia. Czuję tutaj gdzieś z boku, ktoś już obiad nawet gotuje tak rano. No ale ja tak kiedyś też miałam, że ledwo wstałam, to już obiad gotowałam. No dobra, później sobie pogadamy więcej. Popołudniowe ciasto, kawka, ciasto. To znaczy się ciasto już zjedliśmy, a tak jeszcze wygląda. Chciałam pokazać, jak wygląda po przekrojeniu. To jest to ciasto, które ostatnio robiłam. Drugą wersję tej tarty na kruchym cieście. Troszkę się bałam, że to ciasto, które tutaj dałam, bo to jest to samo co na dole, że to się zrobi skorupa,
Ale nie, te jabłka chyba to robią, to wilgoć dają i to jest takie, fajnie się je. Nie, Zbyszek? Fajnie się to jadło? No to dobrze. No, także jest też bardzo dobre to ciasto. Tutaj dałam mniej masła, bo dałam tylko 20 deko. A w tym poprzednim to chyba była cała kostka masła, nie? No, także tak to wyszło. No i tutaj są inne jabłka, bo tutaj były te szare renety, o ile się nie mylę. To już mówiłam wcześniej, jakie dawałam, dzień wcześniej mówiłam, jakie kupiłam, jakie dawałam, teraz mi się to już wszystko miesza. No a teraz pójdziemy sobie do kuchni na małe pogaduszki, naprawdę na małe, no ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i witam serdecznie przy kuchennym stole. Dzisiaj u mnie niedziela i to taka niedziela, że nie było co pokazywać. No to znaczy, byłoby co pokazywać, tylko że, no wiadomo, robiłam obiad, zrobiłam te grzybki do zalewy octowej, ale już tą zalewę Wam pokazywałam ostatnio, a dzisiaj miałam część maślaków i część, małą część maślaków, a więcej było tych podgrzybków. Teraz nie mogę Wam już pokazać, bo właśnie w piekarniku to było, bo jak mam większą ilość słoików do gotowania i różne wielkości, to ja wolę sobie dać do piekarnika, do pasteryzacji, bo w garnku mi się tylko tam parę zmieści, no a poza tym jak jest jeden taki słoik, jeden jest taki słoik, no to potem ciężko tak utrafić z tą wodą i tak dalej. No, a trzy słoiki, jutro Wam pokażę te grzybki, jak mi wyszły, tylko te maślaki wszystkie czarne. Być może to dlatego, że to są te sitarze. Sitarze albo pstre. Mają jedne i drugie. Mało było tych żółtych, to tam były chyba ze dwa albo trzy maślaczki. A tamte to tak widocznie, bo gdzieś to nawet słyszałam, że one pod wpływem temperatury czernieją. I to tak wygląda dziwnie, no ale... No. I właśnie te maślaki dałam do takiej zalewy pomidorowej. Widziałam ten przepis u Reni, kobieta z zachodu. Dzisiaj to tam dopiero wyczaiłam u niej. No i stwierdziłam, że dobra, to ja sobie spróbuję dodać ten koncentrat, bo to zalewa praktycznie taka sama jak tamta, tylko się dodaje tego koncentratu pomidorowego. No i sobie pomyślałam, to zrobię je inaczej troszkę, bo już jedne maślaki mam w słoikach, tam ich nie ma dużo, tam tych słoiczków, dwa już były zjedzone, ale no zawsze coś, nie? Coś tam jest. To mam w normalnej zalewie, a tutaj mam trzy takie słoiki w tej pomidorowej zalewie, a te podgrzybki normalnie w zalewie, takie jak ostatnio maślaki robiłam. No, troszkę mi tych słoiczków wyszło i tak jak mówię, różnej wielkości, bo nie chciałam się do piwnicy, żeby wszystkie równe, małe były. Dwa mam większe, część mam małych i znowu mi zostało zalewy, cały słoik zalewy i to bym musiała znowu jakieś grzyby robić. Ale tak sobie pomyślałam, może tym razem sobie po prostu kupię pieczarki małe, drobne i sobie te pieczarki, będę miała trzy rodzaje grzybków w słoikach, nie? Bo tak szczerze mówiąc, to już nie chcemy iść na grzyby, no bo ileż można, przez 4 albo 5 tygodni chodziliśmy na grzyby. Przez 5 chyba, bo przez 3 to znajdowaliśmy grzyby, ale przez 2 razy co byliśmy, to grzybów nie było, bo to tak na początku jak było, nie? No, ale teraz już stwierdziliśmy, że nie. Bo wiadomo, że my na grzyby możemy iść jak jest weekend, jak Zbyszek ma wolne. To pierwsze dwa razy byliśmy w niedzielę i nic nie było. To ja powiedziałam, no tak, w niedzielę kara. Bo zamiast iść do kościoła, to my pojechali na grzyby. I nie było. A poza tym nie lubię w niedzielę. W niedzielę lubię w domu, żeby normalny rytm dnia był, a nie gdzieś jeździć, tak wiecie, bo to potem jest wiadomo, że jak się przywiezie to trzeba dopiero robić potem. No.
No i teraz jeździliśmy w soboty, no ale to potem długo w nocy się z tym robi. I dziś, tym razem też tak było, bo tak sobie obiecywaliśmy, że pojedziemy wcześniej rano o 7, ale wyszło jak wyszło i pojechaliśmy później. No i długo chodziliśmy po tym lesie tam. Tam się też długo jedzie. Potem jeszcze wracaliśmy, to jeszcze zahaczyliśmy o jednego Lidla, bo mi się przypomniało, że ja nie mam marchewki w domu, a do tej zalewy potrzebna jest też marchewka. A ja nie kupuję na zapas marchewki, bo tak to mi się psuje potem ta marchewka. No. I tak spokojnie sobie jechaliśmy, także przyjechaliśmy późno do domu. Potem jeszcze robiłam tą babkę, nie babkę, tylko to ciasto z tymi grzybami, ale uporaliśmy się z tym. W sumie to było gdzieś w pół do trzeciej chyba, jak skończyliśmy tu z grzybami. No. A ja jeszcze potem szłam z filmikiem walczyć. Także poszłam dzisiaj bardzo, bardzo wcześnie dzisiaj poszłam spać. Wcześnie nad ranem. No i znowu, wiecie, to się tak potem przesuwa. Potem się wstanie po 10, chyba dzisiaj w pół do 11 wstałam. No bo musiałam troszeczkę odespać, a i tak ja się już nie nadaję na takie zarywanie nocy, bo i tak potem byłam taka... Zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Rano, jak się obudziłam, to Zbyszek już szykował śniadanie, a ja tak nie potrafię, ja tak muszę najpierw się kawy napić, najpierw wodę, potem kawę. I tak w niedzielę zawsze wcześniej jem te śniadanie niż normalnie w tygodniu. A tutaj wstałam i już było śniadanie. No ale nie będę narzekać, nie? Że chłop mi śniadanie zrobił prawie, że do łóżka. No, także potem się wyszykowałam i polecieliśmy do kościoła. Dzisiaj u nas było zakończenie misji i była kawiarenka zrobiona. To było tak, że u nas rzadko, nie pamiętam, kiedy tutaj było coś takiego. W tym drugim kościele, co chodzimy koło cmentarza, to tam przeważnie jak jest... I tam częściej takie coś mają, taki festyn i tak dalej. Tutaj nie było żadnego festynu, tylko była kawiarenka. To już było wcześniej zapowiedziane, a ja po prostu zapomniałam o tym. No i to tak troszeczkę scala tych ludzi, tą społeczność troszeczkę robi, nie? Podobało nam się to, z tym, że przyszliśmy do kościoła, wiało, padało, a te panie przed kościołem miały te stoliki porozkładane, stoliki z krzesełkami, żeby sobie usiąść. No i ja sobie myślę, Boże kochany, przecież kto tam usiądzie, a one też tak stoją i marzną w tym deszczu, bo to tak zaczęło kropić, tak, taki drobny deszcz. No ale później jak byliśmy w kościele, to ksiądz na koniec mówił, że zaprasza do kawiarenki, ale do domu katechetycznego, bo na salki, bo pogoda jednak nie pozwala na to, żeby tam siedzieć, nie? No i na całe szczęście, bo tam na tym, w tym drugim kościele przy cmentarzu, to oni chyba mają tam takie namioty, o ile się nie mylę, że w razie jak jest pogoda gorsza, no to jest pod namiotem takim. Ale oni to tam już chyba od lat robią, także z czasem też i doszli do tego, że sobie to kupili, nie? No, jak tutaj u nas by tak było częściej, to też fajnie. Tylko, że takie coś mi się wydaje bardziej w letnich miesiącach, a w takich chłodnych jak teraz, to w tych salkach było całkiem, bo tam mają też coś takiego jak taki bar zrobione, bo tam też i młodzież sobie robi różne imprezy, wiecie, i ministranci, i marianki, to tam robią różne imprezy, to taki kontuar właściwie jest. No i tam było parę stolików okrągłych i po 4 krzesełka, dlatego tak fajnie to wyglądało, a ja już w tym domu katechetycznym nie byłam, jak moja koleżanka Krysia zmarła. Tak tam nie byłam, bo tak co miesiąc my się tam spotykali, a potem tam nie byłam już, no. No i z Wiki stwierdziłyśmy, że idziemy. A potem się okazało, że tamte ciastko i kawa było za darmo. Po prostu, nie wiem, czy, na jakiej zasadzie, kto tam piekł te ciasta, bo były różne ciasta. No. Różne ciasta były i panie tam to... Takie starsze panie, chyba z jakiegoś zespołu charytatywnego albo z czego, nie znam ich, bo ja tam dużo pań wcześniej znałam z tych różnych zespołów, teraz jakoś tak nie. To one tam wydawały te ciastka,
Młodzież nalewa kawę, herbatę, to co wolał. Parę osób znajomych tam widziałam. No i tam też znajoma z ogródka była. Tośmy sobie przy jednym stoliku usiadły, pogadaliśmy sobie i fajnie, tak jeszcze inna taka pani się dosiadła, której w ogóle nie znam, ale też fajnie, bo to właśnie na tym polega, żeby tak stalać ludzi nie tylko przez telefon, ale też i rozmowy takie, wiecie, z ludźmi na żywo, nie? No, my akurat dzisiaj o grzybach gadaliśmy. O grzybach i o ogródku. No, także fajne to było. I Wiki też właśnie mówiła, że kurczę, mogłoby być częściej i niekoniecznie za darmo, no bo wiecie, ale właśnie mogłoby to być na takiej zasadzie, jak moja mama się bardzo udzielała w kościele, ale w swoim tam, w swojej parafii, poczynając od tego, że pomagała w budowie, na tyle, ile kobieta tam może pomagać. Tam było więcej tych kobiet, nie tylko moja mama. Ale potem mama brała udział w tych właśnie, tam była w w tych zespołach. W charytatywnym i w tam kilku była jeszcze. No i właśnie tam było coś takiego, że kilka razy w roku mieli takie jakby festy, coś takiego, że tam na przykład ciasta kobiety piekły i to zespół charytatywny potem się tym zajmował, żeby to sprzedawać za małe tam kwoty. Ale te pieniądze z tego potem szły na jakieś cele tam w parafii, czy na Marianki na wyjazd, czy dla ministrantów na wyjazd, czy tam dla jakiejś grupy dzieci, no różne tam były no na co to zbierali, nie? No te cele. I albo na przykład, albo ciasta piekli i tam można było sobie posiedzieć, wypić kawkę, zjeść ciasto, albo z kolei jakieś tam robili emblematy na Boże Ciało. Moja mama tych emblematów narobiła bardzo dużo. Moja mama miała taki dryg do tego, żeby fajnie to powycinać i tak dalej. No, albo to z kolei znowu tam robili jakieś dekoracje na święta. To u nas młodzież tutaj robi tam te adwentowe wieńce i to sprzedają, no i to tam mają na jakieś cele też, nie? No, w kościele to sprzedają, te wieńce. Także mogłoby być tak częściej, żeby tak częściej się tam ci ludzie spotykali właśnie na tych salkach, na kawkę, na takie krótkie pogaduszki i ludzie się potem bardziej tak znają, nie? No. I nawet to powiedziałam tej innej pani, bo tą akurat jedną chyba z organizatorek to też bardzo dobrze znam i tak zagadała, dziękowała, żeśmy tam przyszli, bo tam się ludzie bali iść normalnie, ja nie wiem czego się bali, no ale ludzie różnie reagują, nie? No ja tylko zadzwoniłam do Zbyszka, że przyjdziemy później, bo Zbyszek nie był na tą godzinę, no i poszłyśmy na tą kawę, no i z tą panią żeśmy właśnie rozmawiały, że fajnie by to było, żeby tak częściej było, niekoniecznie za darmo, no bo wiecie, nic teraz nie jest za darmo, nie? No, tym bardziej takie różne wykwintne ciasta porobione od babek, ale też nie takich zwykłych, różne serniki, nie serniki, szarlotki, no naprawdę cały taki stół różnych, różnistych ciast. No, no i to potem człowieku bądź na diecie, nie? Idzie. No i wzięłam te ciasta, ale w sumie to tam tylko jedną babkę zjadłam, a potem tam te ciasta, sernik i coś tam wzięłam do domu i na pół ze Zbyszkiem sobie zjedliśmy, bo Wiki na miejscu zjadła, już nie chciała do domu, chociaż chcieli nam do domu dać, bo było mało ludzi, bo z powodu takiej pogody, a jednak im dużo tego zostało. Na razie zatrzymam. No i jestem już z powrotem. Także fajnie tam było, fajnie się rozjadło, przyniosłam do domu, to tak po takim kawałeczku jeszcze zjedliśmy ze Zbyszkiem, potem jeszcze mieliśmy nasze ciasto do kawy, to też po kawałeczku, no i teraz 3/4 ciasta stoi, nie wiem, chyba jutro Wiki tam do pracy połowę, żeby się tam z koleżankami podzieliła i będzie. I się troszeczkę pozbędzie tego, no bo tak to potem stoi i mnie to potem kusi, a ja nie chcę w tygodniu jeść żadnego ciasta. Nie po to robię sobie cukieraski ketogeniczne, żeby
żeby potem normalne ciasto tak przez cały tydzień jeść, nie? W niedzielę kawałeczek to tak, no. A jeszcze trochę to znowu sobie będę coś tam piekła dla siebie osobno, także zobaczymy. No, dobra, nie ma już gadania o jedzeniu. Te grzybki są zrobione, się suszą, teraz akurat wyłączyłam, bo było piekarnik włączony, a ja także nie lubię mieć wszystko połączone, bo się zawsze boję, że mi wybije prąd. A poza tym ta moja suszarka do grzybów, to ona jest taka, że ona nie ma tego termostatu i ona grzeje do oporu, że wręcz aż można powiedzieć, że gotuje to tam. To ja tak nastawiam, żeby chwilę pochodziła, potem znowu wyłączam, za jakiś czas znowu ją włączam, tak żeby to się suszyło, a nie piekło, nie? No, teraz możecie słyszeć, jak tam Klusia się dobrała do swojego jedzenia. A ja dzisiaj tutaj przychodzę też z tym kalendarzem, bo zauważam, że na 14 było, ale ja wam tego nie przeczytałam. A wezmę sobie okulary, bo nie wzięłam tutaj tej, wiecie czego, nie? Tej takiej szybkiej. No. A tu jest jakieś niedużo. Pokrowa. W folklorze wschodniosłowiańskim jest to święto spotkania jesieni i zimy oraz pierwszego śniegu, który pokrywa ziemię i chroni przed zimowym chłodem. Korzenie tego święta sięgają pogańskiej Rusi, ale dokładna nazwa się nie zachowała. Od tego czasu zaczyna się grzać w chatach, a do pracy przystępują tkaczki i tkaczki z przędzalnikami. Aby nastrój w domu był ciepły, a zima dostatnia, pieczono naleśniki. Pierwszy naleśnik zwykle był rwany na cztery części i zaniesiony jako ofiara do wszystkich zakamarków chaty. W tym czasie dziewczyny zwracały się do Łady z prośbą o szczęśliwe małżeństwo. Zaczynał się czas wieczorów panieńskich i jesiennych wesel. W kościołach prawosławnych tego dnia obchodzona jest pokrowa, święto ku czci opieki Najświętszej Bogu Rodzicy. No, to by było. Tak sobie wyobrażam, jakbym tak zanosiła kawałki naleśnika i powtykała w rogi, a potem bym się zastanawiała, co tak śmierdzi, nie? No, jakieś mieli tam te zwyczaje takie różne ludzie. No, dzisiaj takie niektóre są te zwyczaje takie mało wyobrażalne, żeby sobie tak jednak robić w domu. No, ale tak kiedyś było. No i widzicie, też już to, że jest takie na pograniczu jesieni i zimy pierwszych śniegów. U nas już chyba pierwszy śnieg był w górach, nie? Na Śnieżce, o ile się nie mylę. No, ale już tak się zrobiło bardzo jesiennie u nas. Bardzo dużo liści spada. Na samochodach są liście, zwłaszcza jak właśnie tak mokro dzisiaj też popadało, no to... To takie klejące liście wszędzie są. I widać już tu jesień, te talarki, takie właśnie z brzozy, takie złote talarki wszędzie są. Jeszcze trochę to będę widziała, jak wiatr zawieje i te talarki będą spadały z tych brzózek tutaj. I będzie taki śnieg talarków złotych. No. Ja jeszcze w tym tygodniu bym musiała na działkę skoczyć. Ja mam ten tydzień znowu taki... Ja ostatnio nie umiem do niczego dojść, bo ciągle w rozjazdach, a musiałabym dokończyć tam na tej działce, troszkę przygotować pod zimę. Jeszcze nie będę wykopywała tych dali, no chyba, że mróz je zetnie, to je powykopuję, albo zobaczę, że one przestają kwitnąć. To bym je wtedy wykopała, tylko że jak wykopię dalie, to zaś będę miała problem, gdzie je znowu dać. No, to najpierw będę robiła te inne rzeczy, które tam są do zrobienia i też nie wiem, ile razy w tym tygodniu tam pójdę, bo w zeszłym tygodniu miałam co tydzień chodzić na działkę, a w sumie byłam tylko raz. Raz, żeby coś porobić. Ten drugi raz też tam byłam, ale krótko po coś tam byłam. No i te szerszenie były, nie? No i podejrzewam, że te szerszenie tam będą, ja chyba odpuszczę te winogrona. W tym tygodniu będę już te wino zlewać.
i odciskać te owoce. I to będzie robota, bo już widzę, to już teraz tak do góry nie idą te owoce, już się tak u góry nie utrzymują. Bo ja sobie tak wyobrażam, że te owoce mi się podniosą do góry i ja sobie tą rurkę wsadzę pod te owoce, zaciągnie się i będzie do butli leciało, nie? Przez sito może, żeby tam jakaś pestka się zaciągnęła czy coś. Ale widzę, że to już jest takie, wszystko te owoce opadają na dół. No i to będzie, potem trzeba będzie to przecierać, to znaczy się przecierać, odciskać przez garze, przez materiał jakiś i to będzie robota. No ale trudno, podjęłam się tego, że sobie to zrobię, jakoś to zrobię, no ale to mam to do zrobienia. Ogródek, jeszcze w tym tygodniu muszę jechać na cmentarz do babci, tak do środy, bo muszę zrobić jej tam ten grób, bo tam przez całe lato nie jeździłam. Na pewno będzie zarośnięty aż po pas, bo tam są kamyczki, ale te kamyczki nie zdają egzaminu. Była chyba za cienka warstwa albo folii za mało, bo nie wiem. W każdym razie chwasty tam przerastają. Ja tam nie jeździłam, a babcia będzie miała teraz rocznicę śmierci. To ja zawsze jej to robię na rocznicę śmierci, bo to już jest krótko do wszystkich świętych. Potem się już tylko przyjeżdża ze zniczami, tam z jakąś wiązanką na wszystkich świętych, nie? Ale już grób mam zrobiony. To też muszę jeszcze w tym tygodniu zrobić. No jest tu tego troszkę do roboty, no ale jakoś będę sobie musiała dać radę z tym wszystkim. No, także jeszcze też na dodatek na emeryturę będę składała. Tak, naprawdę, ja będę składała na emeryturę papiery. I też jeszcze muszę poszukać moich papierów z pracy, świadectw i tak dalej. Także też to troszeczkę będzie wymagało czasu. No. No i już jestem, musiałam nagle przerwać, ale już jestem. Tak, mówiłam wcześniej o tym, że będę miała ciężki tydzień. No, troszkę się tego boję, bo ja sobie dużo poplanuję, a potem coś tam wyskoczy, że mi te plany psuje. Tak jak mi na przykład w zeszłym tygodniu popsuje plany kurier. Kurierka wprawdzie, no, ona też nie... Nie może za to, no bo była na zastępstwie tutaj, czy tam do pomocy, czy na zastępstwie, nie wiem, nie zna terenu i kierowała się tym lokalizacją, to wiecie, GPS-em, no, bo gdyby znała tutaj teren, to by wiedziała, że ja tu jestem blisko. Z drugiej strony mogłam jej powiedzieć, że jak ona tutaj jest, to że ja sobie po to podejdę, ale myślałam, że ona tutaj po prostu podskoczy z tym. No i też 5 godzin wtedy na nią czekam, no i w tym czasie się pogoda bardzo zmieniła, no a miałam wtedy iść na działkę, nie? I nie poszłam. I tak to jest właśnie, że boję się, że ja sobie zaplanuję, mam różne sprawy do załatwienia i coś mi znowu wyskoczy, że nie będę mogła tego zrobić, a potem mi się nawarstwiają te rzeczy. Ja już dawno powinnam sobie tutaj okno umyć i dać zasłonki takie jesienne, no bo jeszcze trochę to się znowu będzie dawało świąteczne. I bym też chciała może w tym tygodniu sobie tutaj umyć okno w kuchni i dać jesienne takie te zasłonki. Tym bardziej, że ten wianek tam na oknie ciągle jest z letnimi kwiatami. To właściwie takie jakby stokrotki, coś takiego tam jest. Ale można by tam też jakieś liście albo coś dać, nie? No także zobaczę jeszcze, może to też zrobię. W dużym pokoju nie wiem, czy teraz będę myła okna, czy dopiero na adwent. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. No już potem trzeba będzie zmieniać też i zasłony i wszystko, nie? No, nie są brudne te ani firany, no zasłony to tak nie widać po zasłonach, wiecie, jakby się tutaj w piecach paliło albo coś, to może by było, albo by się paliło w domu papierosy. Kiedyś pamiętam, że jak się paliło w domu papierosy, to jeszcze za czasów, jak ja byłam dzieckiem i normalnie w domach się paliło papierochy, rodzice moi kopcili, a nie palili. I większość ludzi tak było, że się wchodziło do mieszkania, to czasami jak mówili, że można siekierę powiesić, że tyle, taki gęsta atmosfera była, gęsty dym.
Zwłaszcza jak tak przyszła jakieś sąsiadki, albo rodzina przyszła, się spotkała i wszyscy palili, to było przecież normalne, że na stole była popielniczka, dwie albo trzy. No i wszyscy goście prawie palili, nie? No. To było okropne, bo tam to mieszkanie tak śmierdziało, tylko że wtedy się tego tak nie odczuwało, bo człowiek był do tego przyzwyczajony. Teraz to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś przyszedł do kogoś i palił mu w domu. W ogóle nie wiem, czy gdzieś jeszcze w domu palą papierosy. Zazwyczaj na dworze się pali te papierosy. I też to nie jest tak całkiem elegancko, jak tak się na balkon wychodzi. Wiem, bo mi Zbyszek tak wychodzi na balkon, zapalić sobie. No ale sąsiedzi tutaj też wychodzą. No, ale to już nie jest w domu i już nie naciągają te firanki. Wiecie, to potem było wszystko naciągnięte. Meble były naciągnięte, ciuchy były naciągnięte tym dymem papierosowym. Także na szczęście już teraz, bo patrzcie, jak się to zmienia. Tak w ogóle, kultura w ogóle u nas, jak to wszystko poszło w takim kierunku innym troszeczkę, nie? Kiedyś pamiętam, to się mówiło, nie wolno rzucać papierków na chodniki w ogóle. To się mówiło, ale dużo było papierków, dużo ludzie tak nie zwracali uwagę, tak zjedli cukierka, gdzieś tam rzucili, ale dzieci uczyli, żeby tego nie robili, nie? No teraz są jeszcze takie miejsca, gdzie nawet i puszki, i butelki po wódce leżą, czy tam po piwach, ale to już jest taka patologia. Na to też trzeba tępić, no ale to już nie my, no bo ja bym tak zwróciła uwagę komuś takiemu, to pewnie mogłabym oberwać, bo tutaj też są takie miejsca, gdzie sobie notorycznie siedzą za takim sklepikiem małym i piją tam piwa. Już sobie tam tak zrobili takie siedziska i tam co chwilę policja przyjeżdża. Nie wiem, czy mandaty im daje, ale to nie wiem, czy oni w ogóle podają swój adres, albo coś. Zresztą teraz w dowodzie nie ma adresu. A jak oni nie pracują, no to z czego im ściągną, nie? No, to im to tam jest jedno, czy jeden mandat więcej dostali, czy mniej, jak i tak nie mają z czego ściągnąć. I tak się wydaje, że już tak jest, ludzie są tacy, wiecie, czysto jest na ulicach, bo nie można powiedzieć, że jest czysto na ulicach, ale w takich miejscach to tam są jakieś, wiecie, butelki, pełno tych petów i tak dalej, nie? A jednak są też takie miejsca, gdzie siedzą takie elementy i popijają. I potem człowiek tak się czasami boi koło tych miejsc przejść, bo zaczepią człowieka. No ja to tam już, wiecie, starsza osoba jestem, jakby nie patrzeć. To mnie to już tam tak zaczepiać nie będą, ale taka Wiki, takie dziewczyny młodsze, kobiety, czy tam jakiś facet młody będzie szedł. Zresztą tutaj się takie zdarzyło, że tam po prostu pobili też młodego faceta. Nie wiem, czy było za co, czy nie, w każdym razie no nie powinno tak być. No. I właśnie za tego kiosku, no to nie jest kiosk, to jest mały sklepik. I to jest takie potem niefajne, nie? Potem takie miejsca trzeba omijać. I niby taka fajna dzielnica, spokojna, bo raczej odpukać jest tu raczej spokojnie. Chociaż w lecie, jak byliśmy na wakacjach, to tutaj były pożary samochodów, nie? No. Ale tak ogólnie to tutaj jest w miarę, tak? Ale są takie miejsca, gdzie się właśnie zbierają taki element. No to tacy, co tylko chleją, wiecie. I to tam są faceci i tam czasami nieraz jest jakaś kobieta między nimi. Taka, która tam z nimi pije po prostu. To ja już tam z widzenia to je znam, nie? No. Ale tak ogólnie to się tak już pozmieniało, bo kiedyś to było gdzieś tam pod budką z piwem, tam pili piwo, teraz to się muszą ukrywać, policja przyjeżdża i ich tam co chwilę sprawdza. A kiedyś to było takie normalne, że gdzieś tam piwo wypili, się szło, szli, chodzili ludzie z papierosem i potem rzucali gdzieś tam. Teraz to już tak się nie widzi, żeby ludzie z papierosem szli po ulicy. Chociaż czasami jeszcze w mieście, tak jak na, jak tam byłam w Krakowie czy gdzieś, no to też czasami się szło za takim osobnikiem, który jak lokomotywa, nie? A człowiek szedł za nim i to wszystko wdychał.
No, ale już coraz mniej tak jest. No, a wracając w tym domu, no to się już tak nie pali. I wracając do czego zaczęłam, to i firanki się tak nie brudzą. Bo zaczęłam ten mój proces myślowy tak zataczał, patrzcie, wszystko, nie? Jak to czasami jest, że to tak zatacza takie okręgi, a to tylko chodziło o firanki i o okna. No, no ale tak kiedyś było. Kiedyś w domach dużo bardzo palili. Paliło się papierosy. No i jeszcze do teraz mam popielniczki kryształowe, z których się nie korzysta. Kiedyś czasami nawet robiłam tak, że do tej popielniczki, mam taką fajną, grubszą popielniczkę kryształową, to do niej po prostu taki cookie lighta dawałam, bo to ładnie rozświetlało. Także zmieniłam zastosowanie tego, nie? No. Także sobie troszeczkę powspominałam, jednak troszkę się tych latek żyje już, ale w ciągu tego czasu tak się dużo, tak właśnie zauważyłam, że się dużo rzeczy pozmieniało i taka nasza mentalność ludzka też się tak pozmieniała. Kiedyś było normą, że się paliło w domu, że się przychodziło, tam sąsiadki przychodziły bez zapowiedzi, tylko nawet nie były zamykane drzwi na zamek, tylko po prostu nagle wam sąsiadka weszła, bo przyszła na klachę, albo pożyczyć soli, czy tam cukru. Teraz to podejrzewam, no te starsze osoby może jeszcze pamiętają, to jeszcze, chociaż z taką jedną panią tutaj starszą rozmawiałam kiedyś z psem Szą, to mówiła, że ona nie lubi swoich sąsiadów, bo co chwilę do niej po coś przychodzą. I ona im powiedziała, że sklepy są blisko, wszystko jest, niech sobie idą do sklepu. No bo wiecie, tak, można kogoś poratować szklanką cukru, jak akurat coś robi i coś tam musi, już potrzebuje. A zapomniało się, nie? Ale bywają takie sytuacje, że ktoś notorycznie przychodzi. Ja tak miałam taką jedną sąsiadkę, która notorycznie przychodziła po różne rzeczy i po 5 zł. Przychodziła kilka razy w tygodniu po 5 zł pożyczyć, że mi później odda. A to później to tak było na święty nigdy. No, no to nie jest fajne takie coś, nie? Już potem mówiłam, że nie mam, no bo wiecie, ona umiała wyciągnąć w ciągu miesiąca niezłą sumkę po te 5 zł, nie? No, a jak tak to ktoś przychodzi po cukier, dzisiaj szklanka cukru, jutro szklanka cukru, to znowu trochę mąki, trochę tego, no po co iść do sklepu, jak można zrobić zakupy u sąsiadów, nie? Kiedyś pamiętam, jak jeszcze też dzieckiem byłam, jak w domu byłam, no to właśnie wtedy tak było u nas na piętrze 6 mieszkań. To tak się sąsiadki raczej, no znało się i się chodziło. Jedna była pani doktor, to ona tam nie chodziła pożyczyć nic. To nie pamiętam zresztą, żeby ona coś pożyczała. Ale tak to się pożyczało. No to jedna była taka sąsiadka, młoda była babka, młoda gospodyni. I ona miała robić obiad. Ona miała dużo starszego męża. Mogę mówić, bo to nikt nie wie, kto to jest, ale ja nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała. To było tak dawno, że wiecie, aż, jak to moja mama mówiła, aż nieprawda. Ona chyba nie była w domu nauczona w ogóle gotowania, roboty. Tak z tego, jak moja mama opowiadała, nie? Bo ja to tam byłam nawet nie nastolatką. No, ona robiła tak, że jak dostała wypłatę, ten mąż jej dobrze zarabiał, to ona pełno cukierków nakupowała. I siedziała, miała malutkie dziecko i tylko te cukierki jadła i wszędzie były papierki z cukierków. Dziecko, wiecie, nieprzewinięte i tak dalej, a ona nie piła, ona nie była alkoholiczką, nie, ona tylko te cukierki jadła. A to dziecko tak nie za każdym razem kiedyś zrobiło, to przewijała, ale jak się tak zbliżał termin, czas obiadu, że mąż będzie wracał do domu, to ona szybko jej się przestawiało, że ona miała obiad zrobić, a nic tu teraz w domu nie ma i do każdej sąsiadki po coś innego poszła, nawet po mięso. Tam dwa kotlety, czy tam jeden kotlet dla męża, że ona później odda. I polatała po wszystkich sąsiadkach i miała obiad dla męża, nie? No, a najlepsze było to,
że kiedyś coś tam ona chciała pożyczyć, jak już ten jej mąż był. Nie, moja mama przyszła, żeby ta ona jej tam coś oddała. I to moja mama poszła, jak był ten jej mąż, bo już miała tego za dużo. Wiecie, to tak trwało, że ona ciągle coś pożyczała, pożyczała, nie oddawała. I wtedy chyba pieniądze jakieś pożyczyła. No i moja mama poszła do niej, jak był ten mąż, i mówi, że ona potrzebuje te pieniądze. A nie chciała jej tak wkopywać całkiem jeszcze. I powiedziała, że przyszła po te pieniądze. I ta sąsiadka powiedziała temu mężowi, że moja mama przyszła pożyczyć pieniądze, czy on ma jakieś pieniądze. Ale oni byli wszyscy na tym. A on powiedział mojej mamie, to co z ciebie za gospodyni, że o tej porze już nie masz pieniędzy. No, to moja mama się wkurzyła i wtedy mu powiedziała, ile razy jadł obiad od nich, od sąsiadów i tak dalej, nie? No tak to kiedyś było. Dzisiaj jest to w ogóle nie do pomyślenia, żeby tak chodzić po sąsiadach i sobie obiad zrobić. A ona tak szła na żywca, ta kobieta. No, tak sobie dzisiaj poopowiadałam, nie wiem. No dzisiaj niedziela, nie wiem, ja wyłączyłam? Wyłączyłam. Dzisiaj przy tej niedzieli, to dzisiaj mieliśmy, tak skacze z kwiatka na kwiatek. Obiad mieliśmy, tak jak wczoraj, chyba wczoraj mówiłam. Filet jest z kurczaka, ten sos grzybowy, dużo tych grzybów. Zbyszek miał ziemniaki, no i był rosół. No to wam już nie pokazywałam, normalny obiad, a potem jeszcze zrobiłam te grzyby i tak to ta niedziela przeleciała. No i nie było co za bardzo pokazywać, bo ani na żaden spacer taki się nie szło, ani nic. Także pomyślałam sobie, że wam troszeczkę poopowiadam, jak to mówią z bańki. Ostatnio oglądam taki kanał, bardzo lubię tego pana. I z bańki, czyli z głowy. No i tak właśnie ja sobie dzisiaj też poopowiadałam wam to, co mi przyszło do głowy, bez żadnego, wiecie, nastawiania się, o czym ja to będę mówiła. Po prostu z bańki. Urszulka wie, o kim ja mówię. Pozdrawiam Urszulko, bo my obie tego samego pana oglądamy ten kanał. Także tak mi teraz właśnie przyszło, że z bańki, po prostu z głowy. No, tak, to już będę kończyła te moje. Bo wiecie, ja bym tak mogła potem opowiadać na różne inne tematy wchodzić. Nie chcę was zanudzać. Zostawimy sobie to na inny raz, jak nic takiego w ciągu dnia nie będę miała wam do pokazania. No bo jutro nie wiem, co będę wam pokazywać. Wam. No co tutaj będę filmowała, bo robotę będę miała co robić, tylko czy ja to będę nagrywała, nie? No. Dobra, dziękuję wam serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie tych moich opowieści i zapraszam na następny vlog, czyli na jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa.